Wrocławianki to przede wszystkim młodość, to widać na każdym kroku. Oczywiście młodzieńcze podejście do siatkówki, brak doświadczenia, zimnych głów ma swoje plusy i minusy. Ostatnie starcie w lidze to huśtawka nastrojów. Udało się jednak wywieźć z Bielska 2 punkty i to najważniejsze. Było bardzo dużo nerwów, była bardzo nierówna gra, ale udało nam się wygrać w 5 setach i mam nadzieję, że właśnie takim zespołem jesteśmy jak z tego 4., 5. Seta, w których wygrywaliśmy w końcówkach po ciężkiej walce. A nie, w drugim, trzecim, jak trochę niestety błędów się trafiło, takie były przystoje, ale na szczęście udało się naprawić sytuację w kolejnych setach. Zespół z Ostrowca został złożony na prędce. Prawie do końca nie było wiadomo, czy zagra w lidze. Działaczom i trenerom udało się jednak stworzyć bardzo dobrą drużynę. To drużyna, która nie ma jakichś wysokich celów przed sobą postawionych, zbudowana że tak powiem w trudnych warunkach, bo to nie jest tajemnicą, że Ostrowiec do końca jakby walczył o to, żeby w tej lidze wystąpić, ale udało im się zebrać doświadczone zawodniczki, które grały już i w reprezentacji kraju i w klubach od wielu lat, z potencjałem, wysoki zespół, który stara się grać to, co potrafi najlepiej i też stara się wyrywać każdy punkt przeciwnikowi. No i efekt jest taki, że tych punktów na razie nazbierali bodajże 7. Myślę, że w tym meczu istotna będzie cierpliwość na boisku i również warka do końca. A czego wrocławskie siatkarki spodziewają się po najbliższym spotkaniu z KRZE Ostrowiec? Ciężko powiedzieć. Myślę, że Ostrowiec to dobra drużyna, bo naprawdę się dziewczyny zgrały, mimo że wiele osób się tego nie spodziewało, więc myślę, że to jest ich taka siła. Nie chciałabym ich nazywać czarnym koniem, ponieważ już udowodniły w wielu meczach, że naprawdę prezentują dobrą siatkówkę. Z każdym kolejnym tygodniem Impel powinien być coraz lepszym zespołem. Praca nad słabościami trwa. Nasz zespół ma rezerwy, jeśli chodzi o rozwój naszego poziomu sportowego, dlatego cały czas mamy nad czym pracować. Nie osiadamy na laurach, nie cieszymy się tylko, że tak powiem, z pozytywnych zagrań. Oczywiście to też jest ważne, ale jesteśmy świadomi swoich słabych punktów i nad tymi słabościami pracujemy w tym momencie, żeby grać jeszcze lepszą siatkówkę. Mecz Impel KRZE w niedzielę o 20 w hali Orbita. Ostatni mecz był bardzo udany dla wrocławskiego klubu koszykówki. Ekipa Niedbalskiego pewnie pokonała akademików z Częstochowy 78-68. Myślę, że tak, że bardzo dobry. Jeśli chodzi o założenia taktyczne, to trzeba przyznać, że zrealizowaliśmy wszystko tak, jak trener nam polecił i jak widać miało to dobry efekt końcowy, ponieważ z drużyną, która ma podobne miejsce w tabeli i podobny bilans, wygraliśmy 11 punktami, a przewaga nawet urosła, była wyższa, więc myślę, że jak najbardziej udany mecz i oby tak zostało. Kluczowy był początek spotkania. Od pierwszych minut starcia z sąsiadem z tabeli WKK dominował. Drużyna spod Jasnej Góry nie miała większych szans. Wyszliśmy bardzo skoncentrowani, wyrobiliśmy bardzo dużą przewagę na samym początku, już 10 punktów to naprawdę dużo w pierwszych minutach i nie schroniliśmy ich tak właściwie do samego końca. MKS nie jest nieznanym przeciwnikiem. WKK dobrze kojarzy ten zespół, bo przegrał z nim w okresie przygotowawczym do sezonu. Teraz to jednak wrocławianie będą zdecydowanym faworytem. Od Muchów to jest drużyna, z którą już się zmierzyliśmy. Mieliśmy okazję się z nimi spotkać na turnieju w Opolu. Tam akurat mecz przegraliśmy, ale to był inny etap przygotowań. Jesteśmy teraz w innej formie, w trochę innym składzie, więc myślę, że będzie całkiem inaczej wyglądało. A ich mocne strony to trochę takiej niekonwencjonalnej gry. Są zespołem takim, powiedzmy, podobnym wzroście. Wszyscy mogą wszystko switchować i tak dalej. I gra opiera się głównie na rzutach z dystansu. Jeśli to powstrzymamy, to myślę, że nie będzie problemu, żeśmy u siebie na sali odnieśli kolejne zwycięstwo i zgarnęli kolejne 2 oczka w prosty sposób. Ekipa z Częstochowy ma swoje atuty. W większości gra opiera jednak na indywidualnych umiejętnościach. Trzeba szczególnie uważać na możliwości tej drużyny w strefie podkoszowej. Najbardziej będziemy musieli uważać na niekonwencjonalną grę 1-1. Będziemy musieli utrzymać ich jak najbardziej z dala od kosza. Są to doświadczeni gracze, będą wiedzieli, co zrobić pod dziurą. Młodzi z Wrocławia już wiedzą, komu będą kibicować. WKK to najlepszy klub! Początek meczu WKK MKS w niedzielę o 15 w hali przy ulicy Czajczej. Gimbasket ostatnio dostał dobrą lekcję od lokalnego rywala. Przegrał dość wyraźnie z rezerwami Śląska. Wojskowi zdecydowaną przewagę uzyskali dopiero w ostatniej kwarcie. Czynników jest wiele.
patrząc na grę w pierwszych trzech kwartach i porównując te kwarty z czwartą. Na pewno problemem mieliśmy z faulami i to szczególnie u wysokich graczy. Myślę, że koncentracja też swoje zrobiła. No i zmęczenie, wiadomo, że jak zmęczenie narasta, koncentracja też ucieka i to było widać właśnie szczególnie w czwartej kwarcie. No bo szkoda, bo uważam, że byliśmy przez 3/4 meczu równorzędnym przeciwnikiem dla Śląska, ale to, o czym już wcześniej mówiłem, mamy jakiegoś rodzaju problemy u siebie, że tak powiem, zdrowotne i one się odbijają. Natomiast uważam, że to był jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu. Trener Gimbasketu Robert Kościół trochę rozkłada ręce, nie może w pełni przepracować tygodnia, bo w zespole kontuzje. W pierwszej kolejności to ja czekam, żeby wszyscy moi zawodnicy byli zdrowi, żeśmy mogliby normalnie przepracować cały tydzień i przygotować się pod konkretnego przeciwnika, aczkolwiek to nie jest wcale tak, że my się cały tydzień przygotowujemy pod danego przeciwnika. Nam bardziej zależy na ogólnie na rozwoju, natomiast gdzieś obserwując na wideo zespół, przeciwko któremu przyjdzie nam grać, zwracamy uwagę na pewne elementy, które będą ważne w danym momencie. Najbliższym rywalem zespołu Gimbasketu będzie KS Kosz Pleszew. Sporym atutem tej drużyny jest doświadczenie. To ekipa złożona z koszykarzy, którzy nie z jednego pieca chleb już jedli. Oni mają w swoich szeregach przede wszystkim doświadczonych graczy. Graczy, którzy gdzieś tam grali na różnym poziomie. Widać, że dosyć dobrze razem funkcjonują. Wzmocnili się w porównaniu z zeszłym sezonem. Pleszew wzmocnił się graczami z Kalisza i tworzą naprawdę ciekawy zespół, który szczególnie na własnym parkiecie jest bardzo groźny, ale też pokazał, że i na wyjazdach potrafi wygrywać. Pleszew zajmuje obecnie 4. miejsce w ligowej tabeli. Drużyna Gimbasketu jest klasyfikowana na 9. pozycji. Warto poświęcić trochę czasu zmaganiom piłkarzy drugiej ligi. Tu też sporo się dzieje i poziom naprawdę bardzo wysoki. Śmiało można przyjść i oglądać rywalizację. Nie będziecie rozczarowani. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla RegioFoot.pl Beer Boys. Ta drużyna praktycznie w pierwszej akcji objęła prowadzenie bramkę. W pierwszej minucie zdobył Jacek Zduna, asystował mu Piotr Piwko. W 6. minucie na 120 sekund wykluczenia ukarany został Rafał Pilipienko. Rywale gry w przewadze jednak nie wykorzystali do przerwy. Mimo jednego gola sporo się działo, bo bohaterami były bloki defensywne i bramkarze obu drużyn. Po przerwie padła tylko jedna bramka, tym razem szczęście mija Kuda. Ten zespół musiał do wyrównania czekać prawie całą drugą część i dopiął swego. W 38 minucie wyrównał Łukasz Urbański, a asystował mu Lukas Faris. Kolejne gole już nie padły, ale kibice i tak mogą być usatysfakcjonowani poziomem widowiska. Do pełni szczęścia zabrakło tylko następnych bramek. Na najlepszego zawodnika meczu wybrano Jacka Zduna, który strzelił bramkę dla Beer Boys. Zwycięzcy umocnili się na 3. miejscu w tabeli. Zespół Mija Kuda jest klasyfikowany na 5. pozycji. Ostrzymy sobie zęby na to, co wydarzy się już 10 listopada w drugiej lidze. Odbędzie się mecz na szczycie. In Time Express zmierzy się z Millennium FC. Tego spotkania nie można opuścić.